Szanowni Państwo, zdajecie sobie dzisiaj Państwo sprawę z tego, jaka jest sytuacja na rynku naftowym. Wszystkie konflikty wojenne w krajach arabskich powodują to, że ceny ropy idą w górę. Mało tego, ci wydobywcy tej ropy, czyli kraje arabskie, ograniczyły w tej chwili eksport do krajów Europy, jak i również do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym po naradach samorządowych, jak i również naradę z wojewodą łódzkim, która jest przedstawicielem, przypomnę, rządu polskiego, doszło do bardzo trudnej sytuacji w kraju, jeśli chodzi o reglamentację paliwa do naszych samochodów. Mamy już dziś informację, że paliwa do naszych samochodów za chwilę zacznie brakować, co spowoduje pewne utrudnienia w naszym życiu codziennym. W związku z tym, żeby te utrudnienia zminimalizować, zarówno służby wojewody, jak i służby starostwa powiatowego wprowadziły pewne restrykcje w zdobywaniu paliwa, w zakupie ich, po to, byśmy tym paliwem mogli się wszyscy cieszyć, nie tylko ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, bądź też znajomych na stacji benzynowej. Wprowadzamy obligatoryjnie na terenie całego powiatu zarządzeniem starosty tak zwane wnioski o przydział paliwa. Drodzy Państwo, z dniem dzisiejszym zostają wprowadzone talony na paliwo. Warunkiem, aby można było dokonać zakupu paliwa, jest wypełnienie wniosku. Wniosku, w którym należy podać podstawowe dane dotyczące pojazdu, jak również charakterystyki paliwa. W takim wniosku należy wpisać imię i nazwisko, adres, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj pojazdu, spalanie na 100 km, jak również rodzaj paliwa, czy jest to etylina, autogaz czy olej napędowy. Taki wniosek, który zawiera podstawowe dane dotyczące pojazdu i rodzaju paliwa, należy składać od dnia dzisiejszego i na podstawie tak wypełnionego wniosku będzie można uzyskać książkę zakupu paliwa. Jest to dokument, który będzie upoważniał do odpowiedniego wpisu i zakupu rodzaju paliwa na stacjach benzynowych. Zakupu będzie można dokonywać na stacjach paliw na terenie powiatu tomaszowskiego, między innymi w stacji RAF przy rondzie Andersa. Jestem kierownikiem stacji. Od dnia dzisiejszego wprowadzamy talony i zeszyt na kartki, na paliwo. Trzeba będzie wykupić tak zwaną książkę zakupu paliwa, gdzie tutaj pokazuję, gdzie będzie można, gdzie trzeba będzie wkleić fotografię właściciela samochodu, gdzie następnie będą wbijane pieczęcie w każdy dzień tygodnia, ile tego paliwa będzie można kupić. Zostaliśmy poinformowani już wcześniej o tej decyzji. Pracownicy zostali przeszkoleni co do jakości i sposobu wydawania paliwa. Każdy klient będzie mógł się zaopatrzyć książeczkę zakupów paliwa, w którym będzie wpisywana jakość, ilość i cena paliwa. Żeby nikt nie mógł podrobić tych kartek na paliwo, każdy rodzaj paliwa będzie oznaczony innym kolorem. Na tych kartkach będzie hologram i na tej podstawie będziemy wydawać. Na terenie powiatu tomaszowskiego mamy zarejestrowanych na dzień dzisiejszy ponad 86 tysięcy pojazdów, które wykorzystywane są zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Są to oczywiście samochody, są to motocykle, pojazdy jednośladowe, pojazdy specjalne i ten system dotyczy głównie samochodów osobowych wykorzystywanych na cele prywatne. Będą pewne ulgi i zwolnienia, jeżeli chodzi o talony paliwowe dla przedsiębiorców, dla podmiotów, które prowadzą działalność specjalistyczną, jak pogotowie, straż pożarna, policja. One będą podlegać zgodnie z rozporządzeniem innym regulacjom prawnym w tym zakresie. Wszystko to, Szanowni Państwo, robimy dla Państwa dobra, byśmy mogli wszyscy cieszyć się choć trochę jazdą samochodem, byśmy mogli wszyscy dojeżdżać do pracy. Niemniej jednak sytuacja zmusza nas do takiego postępowania. Jeszcze raz powtórzę, dla dobra wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Decyzja o wprowadzeniu reglamentacji paliw płynnych jest na pewno decyzją, która budzi rozliczne kontrowersje, budzi różne opinie, ale wydaje się, że jest rozwiązaniem korzystnym. Mamy nadzieję, że będzie to rozwiązanie przejściowe, ale jednocześnie przyczyni się do
likwidacji pewnych utrudnień, które występują w ruchu drogowym. Mam tutaj na myśli z pewnością mniejszy ruch samochodowy na terenie powiatu tomaszewskiego, a więc te korzyści, które ten system również pozwoli osiągnąć, to przede wszystkim ochrona środowiska, zwiększenie miejsc parkingowych i przy zmniejszonym ruchu pojazdów samochodowych na pewno prace remontowe i inwestycyjne na drogach tomaszewskich będą posuwały się w szybszym tempie.